Aleksandra zawsze kochała swoje mieszkanie. Było małe, ale urządzone dokładnie tak, jak lubiła, w odcieniach beżu i szarości, z mnóstwem roślin, które wypełniały przestrzeń życiem. Po 2 tygodniach delegacji za granicą nie mogła doczekać się, aby wreszcie wrócić do swojej oazy spokoju. Zegar w holu bił 9 wieczorem, gdy w końcu przekroczyła próg swojego mieszkania, ciągnąc za sobą walizkę. Wreszcie w domu westchnęła, zrzucając buty na bok. Mieszkanie wydawało się puste, ale w powietrzu unosił się zapach pieczonego kurczaka i świeżo parzonej herbaty. Aleksandra zdziwiła się. Miała wrócić późno, a jej mąż, Damian, raczej nie był mistrzem kuchni. Damian? Zawołała, odkładając klucze na komodę w przedpokoju. W odpowiedzi usłyszała przyciszone głosy dochodzące z salonu. Pomyślała, że mąż może zaprosił kogoś na kolację, co zdarzało się rzadko. Postanowiła jednak nie przerywać. Zamiast tego weszła do kuchni, chcąc napić się wody i chwilę odsapnąć. Rozglądając się po znajomych kątach, poczuła ukłucie tęsknoty. Delegacje zawsze były męczące, ale w ostatnich miesiącach ich częstotliwość wzrosła, przez co Aleksandra czuła się jak gość we własnym domu. Z kuchni zerknęła w kierunku salonu. Przez lekko uchylone drzwi widziała zarys sylwetek Damiana i jego matki, Krystyny. Siedzieli na kanapie, rozmawiając cicho, niemal szeptem. To było nietypowe. Krystyna, choć zawsze uprzejma, nigdy nie wpadała bez zapowiedzi. Aleksandra westchnęła, uznając, że pewnie mają jakieś rodzinne sprawy do omówienia. Postanowiła dać im czas, zanim wejdzie się przywitać. Przez chwilę słuchała ich rozmowy, ale szybko zorientowała się, że nie dotyczy ona niczego istotnego, tematem były jakieś zakupy i sprawy codzienne. Po wypiciu herbaty Aleksandra postanowiła dołączyć do nich. Cześć wszystkim, powiedziała, otwierając drzwi salonu. Ola. Damian wstał, uśmiechając się szeroko. Jak dobrze cię widzieć. Jak minęła podróż. Krystyna również wstała, ale jej uśmiech był bardziej wyważony. Wróciłaś szybciej, niż myślałam, kochana. Jak delegacja? Zapytała tonem, w którym Aleksandra wyczuła lekkie napięcie. Wszystko w porządku, dziękuję. Cieszę się, że jestem już w domu, odpowiedziała, ukrywając zmęczenie. Wieczór minął spokojnie. Aleksandra, choć zmęczona, starała się uczestniczyć w rozmowie, opowiadając o swoich doświadczeniach w pracy. Krystyna wydawała się jednak bardziej zainteresowana czymś innym, co wyraźnie zaprzątało jej myśli. Aleksandra postanowiła to zignorować, uznając, że każdy ma prawo do własnych zmartwień. Następnego dnia Aleksandra obudziła się wczesnym rankiem, kiedy słońce zaledwie zaczęło wschodzić. Damian jeszcze spał, a w domu panowała cisza. Postanowiła wstać i zrobić śniadanie, by zacząć dzień odrobinę produktywnie. Przygotowując jajecznicę, zastanawiała się nad wczorajszą wizytą Krystyny. Było coś dziwnego w jej zachowaniu, ale Aleksandra nie potrafiła tego sprecyzować. Być może to tylko zmęczenie po podróży sprawiało, że jej intuicja była wyczulona na drobiazgi. W czasie śniadania Damian wydawał się bardziej rozmowny niż zwykle. Opowiadał o swoich planach na najbliższy tydzień, a Aleksandra słuchała, ciesząc się jego towarzystwem. Jednak w pewnym momencie rozmowa zeszła na temat Krystyny. Mama chyba planuje jakiś remont w swoim mieszkaniu, powiedział Damian, popijając kawę. Pytała mnie ostatnio, czy znam kogoś, kto mógłby jej pomóc. Remont? Przecież niedawno coś odnawiała, zauważyła Aleksandra, unosząc brwi. Tak, ale chyba coś jej nie pasuje. Wiesz, jaka jest. Lubi, żeby wszystko było perfekcyjne. Aleksandra kiwnęła głową, choć wewnętrznie poczuła lekkie napięcie. Krystyna rzeczywiście miała tendencję do przesadnego kontrolowania wszystkiego. Zawsze musiała mieć ostatnie słowo, a jej pomysły często wymagały dostosowania się do jej wizji. Po śniadaniu Aleksandra postanowiła posprzątać mieszkanie. W czasie porządków natknęła się na kartkę papieru leżącą na biurku w gabinecie Damiana. Była to lista wydatków, nic szczególnego, ale uwagę Aleksandry przykuły pewne kwoty. Wyglądały na związane z jakimś projektem, który jej mąż realizował, ale nigdy o nim nie wspominał. Wątpliwości zaczęły kiełkować w jej głowie, ale postanowiła nie pytać od razu. Może Damian po prostu nie zdążył się pochwalić? Wieczorem Krystyna znów pojawiła się na kolacji. Tym razem była bardziej rozmowna, ale Aleksandra wciąż miała wrażenie,
że za jej wizytami kryje się coś więcej. W pewnym momencie rozmowy temat zszedł na rodzinne sprawy. Damian, musimy porozmawiać o tym, co ustaliliśmy, powiedziała Krystyna, zerkając na syna znacząco. Tak, tak, mama. Ale to jeszcze nie teraz, odpowiedział Damian, próbując zmienić temat. Aleksandra poczuła, że coś przed nią ukrywają, ale znów postanowiła nie robić problemu. Chciała cieszyć się spokojnym wieczorem. Nie wiedziała, że za kilka dni wszystko się zmieni, a jej świat stanie na głowie. Dni mijały spokojnie, ale Aleksandra nie mogła pozbyć się wrażenia, że w jej życiu zaczyna dziać się coś dziwnego. Krystyna przychodziła częściej niż zwykle, a jej rozmowy z Damianem stawały się coraz bardziej tajemnicze. Aleksandra nie chciała być podejrzliwa, ale czuła, że coś jest przed nią ukrywane. Tego popołudnia, podczas sprzątania, natknęła się na coś nietypowego. W szufladzie biurka Damiana znalazła dokumenty związane z nieruchomością, której nazwa była jej zupełnie obca. Aleksandra zmarszczyła brwi, analizując papiery. Wyglądało na to, że Damian planował zakup mieszkania albo był już w trakcie jego remontu. Nie mogła zrozumieć, dlaczego nic jej o tym nie powiedział. Wieczorem, podczas kolacji, postanowiła poruszyć ten temat, ale w delikatny sposób. Damian, zauważyłam dzisiaj w twoim gabinecie jakieś dokumenty dotyczące mieszkania. Czy to coś, czym chciałbyś się ze mną podzielić? Zapytała z lekkim uśmiechem, starając się brzmieć neutralnie. Damian spojrzał na nią na moment, a potem wrócił do krojenia mięsa na talerzu. Ach, to nic takiego. Pomagam mamie w kilku sprawach związanych z jej mieszkaniem, odpowiedział, nie podnosząc wzroku. Rozumiem. Ale dlaczego nie wspomniałeś mi o tym wcześniej? Aleksandra czuła, że jej ton staje się bardziej dociekliwy. Bo to naprawdę nic ważnego. Po co cię tym obciążać? Masz dość swoich obowiązków w pracy, Damian spojrzał na nią z delikatnym uśmiechem, jakby chciał zakończyć rozmowę. Aleksandra skinęła głową, udając, że jest usatysfakcjonowana odpowiedzą, ale wewnętrznie nie mogła zignorować swoich obaw. Damian zawsze był z nią szczery, więc jego obecne zachowanie wydawało się dziwne. Kolejne dni Aleksandra spędzała, starając się odrzucić swoje wątpliwości. Skupiła się na pracy, ale myśl o tajemniczych dokumentach nie dawała jej spokoju. Coś się zmieniało w jej małżeństwie, ale jeszcze nie potrafiła tego uchwycić. Krystyna pojawiła się ponownie, tym razem niespodziewanie. Aleksandra akurat gotowała obiad, gdy teściowa weszła do kuchni z dwiema torbami pełnymi zakupów. Pomyślałam, że wpadnę i pomogę ci z obiadem, kochana, powiedziała z uśmiechem, kładąc torby na blacie. To miłe z twojej strony, odpowiedziała Aleksandra, choć nie mogła ukryć zdziwienia. Czy Damian coś wspominał, że przyjdziesz? Nie, to była spontaniczna decyzja. Poza tym, mamy z Damianem kilka spraw do omówienia, dodała Krystyna, jakby chciała coś zasugerować. Obiad minął w miłej atmosferze, choć Aleksandra czuła, że jej teściowa coś ukrywa. Po posiłku Krystyna i Damian zaszyli się w salonie, a Aleksandra, nie chcąc przeszkadzać, zajęła się sprzątaniem kuchni. Jednak przez uchylone drzwi wyłapała fragment ich rozmowy. Nie możemy jeszcze jej powiedzieć, usłyszała cichy głos Krystyny. Wiem, ale to tylko kwestia czasu. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, odpowiedział Damian. Aleksandra poczuła ukłucie w sercu. O czym mówili? Czy te rozmowy dotyczyły jej? Postanowiła nie robić żadnych pochopnych kroków, ale wiedziała, że musi być bardziej czujna. Wieczorem, gdy Damian kładł się spać, Aleksandra zapytała wprost. Damian, czy wszystko u ciebie w porządku? Mam wrażenie, że coś cię martwi. Damian spojrzał na nią zaskoczony, po czym pocałował ją w czoło. Kochanie, wszystko jest dobrze. Po prostu sprawy zawodowe i trochę rodzinnych spraw z mamą. Nie martw się, odpowiedział uspokajającym tonem. Aleksandra postanowiła odpuścić. Jednak w głębi serca wiedziała, że to dopiero początek czegoś większego. Kolejne dni wypełnione były ciszą, która z każdym dniem stawała się coraz bardziej niepokojąca. Aleksandra próbowała zachować pozory normalności, ale jej intuicja podpowiadała, że coś jest nie tak. Damian często wychodził z domu, tłumacząc się spotkaniami związanymi z pracą, a Krystyna, choć nie pojawiała się osobiście, codziennie dzwoniła do syna. Aleksandra zaczęła dostrzegać, że ich rozmowy urywały się, gdy tylko pojawiała się w pobliżu. Pewnego wieczoru, wracając z pracy,
zauważyła, że Damian zostawił otwarty laptop na stole w salonie. Ekran wyświetlał wiadomość e-mail, a Aleksandra, choć wiedziała, że nie powinna, zerknęła na tekst. Zgoda na przejęcie majątku została podpisana. Formalności zostaną zakończone w przyszłym tygodniu. Proszę o przygotowanie dokumentów do notariusza. Aleksandra zmarszczyła brwi. Wiadomość pochodziła od kancelarii prawniczej, której nazwa była jej zupełnie obca. Serce zaczęło jej bić szybciej. O co chodziło z przejęciem majątku? Czy Damian coś przed nią ukrywał? Nie miała jednak czasu na analizę, bo usłyszała, jak drzwi wejściowe się otwierają. Szybko zamknęła laptop i udawała, że przegląda magazyn leżący na stoliku. Cześć, kochanie, powiedział Damian, wchodząc do salonu. Dzisiaj wróciłem trochę wcześniej. Cześć. Jak minął dzień? Zapytała Aleksandra, starając się zachować spokój. Damian opadł na kanapę obok niej i uśmiechnął się, jakby nic się nie stało. Ale Aleksandra wiedziała, że musi dowiedzieć się więcej. Postanowiła działać ostrożnie i zebrać więcej dowodów. Kilka dni później Aleksandra postanowiła wziąć dzień wolny w pracy, aby nieco odpocząć i poszukać odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Damian powiedział jej, że wyjeżdża na spotkanie, więc miała dom tylko dla siebie. Przeszukiwanie mieszkania nie przyniosło rezultatów, ale w szufladzie biurka Damiana natknęła się na kolejny dokument, tym razem opisujący wycenę nieruchomości. Widniało na nim jej nazwisko jako współwłaścicielki, ale podpis Aleksandry został podrobiony. To odkrycie sprawiło, że poczuła się zdradzona. Wieczorem, gdy Damian wrócił do domu, Aleksandra postanowiła zachowywać się normalnie, choć w środku czuła, jak narasta w niej gniew. Czuła, że musi dowiedzieć się więcej, zanim podejmie jakiekolwiek kroki. Kilka dni później miało miejsce coś, co zmieniło wszystko. Damian znów zaprosił Krystynę, ale tym razem Aleksandra wróciła do domu wcześniej, niż planowała. Wchodząc cicho do mieszkania, usłyszała rozmowę z salonu. Wszystko idzie zgodnie z planem, powiedziała Krystyna. Aleksandra niczego nie podejrzewa. Gdy tylko dokumenty będą gotowe, mieszkanie przejdzie na nas. Aleksandra zamarła w progu. Nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Jej mąż i teściowa knuli coś za jej plecami, a wszystko wskazywało na to, że chodziło o ich mieszkanie. Nie martw się, mamo. Załatwimy to szybko i bez problemów, dodał Damian. Ona nawet nie zorientuje się, kiedy straci wszystko. Aleksandra poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Przez chwilę myślała, że wbiegnie do salonu i zrobi awanturę, ale wzięła głęboki oddech i postanowiła działać inaczej. Musiała zebrać więcej dowodów, zanim zdecyduje się na konfrontację. Cicho wykofała się z przedpokoju i wyszła na klatkę schodową, próbując złapać oddech. Na zewnątrz, siedząc na schodach, obmyślała plan. Wiedziała, że nie może pozwolić Damianowi i Krystynie na realizację ich planu, ale musiała działać ostrożnie. Teraz nie było już miejsca na wątpliwości, musiała walczyć o swoje. Aleksandra spędziła kolejne dni, starannie ukrywając swoją wiedzę. Wiedziała, że bez solidnych dowodów konfrontacja z Damianem i Krystyną mogłaby się obrócić przeciwko niej. Postanowiła działać dyskretnie, by zebrać wystarczające informacje. Tego wieczoru, gdy Damian po raz kolejny wyszedł na spotkanie biznesowe, Aleksandra postanowiła przeszukać jego laptop. Tym razem zabezpieczyła się, zrobiła zdjęcia każdego dokumentu, który mógł posłużyć jako dowód. Wśród plików znalazła e-mail od prawnika, który szczegółowo opisywał plan przeniesienia własności mieszkania na Damiana i Krystynę. Zadrżała z wściekłości, czytając treść wiadomości. Pani Aleksandra zostanie poinformowana po zakończeniu wszystkich formalności. Proszę dopilnować, aby nie dowiedziała się o procesie, zanim nie będzie za późno na reakcję. Miała już pewność, że Damian działał za jej plecami. Z dokumentów wynikało, że zamierzali przejąć mieszkanie, a potem prawdopodobnie je sprzedać. Aleksandra postanowiła skonsultować się z prawnikiem. Nie mogła działać sama w tak skomplikowanej sytuacji. Następnego dnia, pod pretekstem wyjazdu służbowego, pojechała do kancelarii prawniczej w sąsiednim mieście, by poradzić się w sprawie, która zaczęła przypominać sprawę kryminalną. Prawnik, młody, ale kompetentny mężczyzna o imieniu Łukasz, wysłuchał jej uważnie. To, co pani opisuje, jest poważnym naruszeniem prawa, powiedział, przeglądając zdjęcia dokumentów.
Jeśli rzeczywiście podpisy były podrobione, mamy do czynienia z oszustwem. Radziłbym działać szybko, zanim dojdzie do faktycznego przeniesienia własności. Aleksandra poczuła ulgę, słysząc te słowa. Łukasz obiecał, że zajmie się sprawą i pomoże jej zabezpieczyć się przed działaniami Damiana i jego matki. Proszę też uważać na ich reakcję. Gdy zorientują się, że coś jest nie tak, mogą próbować przyspieszyć swoje działania, dodał prawnik. Aleksandra skinęła głową. Miała już plan, ale wiedziała, że musi być cierpliwa i ostrożna. Po spotkaniu z prawnikiem Aleksandra wróciła do domu, starając się zachowywać naturalnie. Damian wydawał się nie podejrzewać niczego, co tylko utwierdzało ją w przekonaniu, że jej dyskrecja była kluczem do sukcesu. Wieczorem, gdy Damian zasiadł przed telewizorem, Aleksandra usiadła obok niego i z uśmiechem zapytała. A może byśmy w weekend zrobili coś razem? Dawno nie mieliśmy czasu tylko dla siebie. Damian spojrzał na nią z zaskoczeniem, ale szybko przytaknął. To dobry pomysł. Może wyjedziemy gdzieś za miasto? Zaproponował. Aleksandra kiwnęła głową, starając się nie zdradzić swojego prawdziwego celu. Wiedziała, że weekendowy wyjazd da jej okazję, by na chwilę oderwać Damiana od jego planów i zyskać dodatkowy czas na działanie. Tymczasem Łukasz zaczął działać. Dzięki jego interwencji udało się wstrzymać proces przeniesienia własności, co było kluczowe, zanim sprawa trafiłaby do sądu. Aleksandra czuła, że zyskuje przewagę, ale wiedziała, że musi być przygotowana na każdą ewentualność. Podczas weekendowego wyjazdu starała się zachowywać jak najlepsza żona. Spacerowali po lesie, jedli wspólne posiłki i rozmawiali, jakby nic się nie działo. Damian wydawał się odprężony, co tylko utwierdziło Aleksandrę w przekonaniu, że jej mąż nie spodziewał się, że jego plany zostały odkryte. Wieczorem, gdy Damian zasnął, Aleksandra po raz kolejny przejrzała jego telefon. Tym razem znalazła wiadomości wymieniane z Krystyną, które nie pozostawiały wątpliwości co do ich intencji. Nie możemy czekać dłużej. Ona zaczyna coś podejrzewać. Musimy działać szybko. Aleksandra zrobiła zrzuty ekranu tych wiadomości i przesłała je Łukaszowi. Prawnik zapewnił ją, że te dowody będą kluczowe w ewentualnym procesie. Wróciwszy z wyjazdu, Aleksandra poczuła, że czas na konfrontację zbliża się wielkimi krokami. Damian nie miał pojęcia, że jego żona była już kilka kroków przed nim. Aleksandra wiedziała, że nie może dłużej zwlekać. Musiała podjąć działanie, zanim Damian i Krystyna zdążą zrealizować swój plan. Postanowiła zacząć od rozmowy z teściową, chcąc przetestować jej reakcję i wyczuć, na ile była zaangażowana w cały proceder. Pewnego popołudnia zadzwoniła do Krystyny i zaproponowała spotkanie. Może wpadnę do ciebie na kawę? Zapytała z pozorną uprzejmością. Oczywiście, kochanie. Zawsze jesteś mile widziana, odpowiedziała Krystyna, choć w jej głosie Aleksandra wyczuła lekkie napięcie. Kiedy Aleksandra dotarła na miejsce, Krystyna jak zwykle przywitała ją z szerokim uśmiechem, ale Aleksandra zauważyła, że była bardziej zdystansowana niż zazwyczaj. Jak się czujesz, mamo? Zapytała Aleksandra, próbując rozpocząć rozmowę w neutralnym tonie. Wszystko dobrze, kochanie. A jak tam u ciebie i Damiana? Odpowiedziała Krystyna, unikając wzroku. Aleksandra przyjrzała się jej uważnie, po czym przeszła do rzeczy. Wiesz, zastanawiałam się ostatnio nad naszym mieszkaniem. Damian wspominał, że coś z nim planujecie. Czy możesz mi powiedzieć, o co dokładnie chodzi? Zapytała, starając się brzmieć spokojnie. Krystyna zamarła na chwilę, ale szybko odzyskała rezon. Och, to nic wielkiego. Damian tylko wspominał, że chciałby może coś zmienić, żebyście czuli się bardziej komfortowo, odpowiedziała, uśmiechając się sztucznie. Aleksandra przytaknęła, ale nie dała się zwieść. Postanowiła pójść o krok dalej. Znalazłam jednak dokumenty dotyczące przeniesienia własności. Czy to również część tych zmian? Zapytała, patrząc Krystynie prosto w oczy. Teściowa momentalnie straciła pewność siebie. Jej twarz pobladła, a ręce zaczęły lekko drżeć. Nie wiem, o czym mówisz, wycedziła w końcu, ale jej ton zdradzał nerwowość. Myślę, że doskonale wiesz, odpowiedziała Aleksandra chłodno. Ale nie martw się, już podjęłam odpowiednie kroki, żeby zabezpieczyć swoje prawa. Krystyna otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, ale szybko je zamknęła.
Aleksandra wstała, kończąc rozmowę. Mam nadzieję, że przemyślisz swoje decyzje, bo sprawy mogą przybrać dla ciebie bardzo niekorzystny obrót, dodała, wychodząc. Tego samego wieczoru Aleksandra postanowiła skonfrontować się z Damianem. Wiedziała, że nie będzie łatwo, ale czuła, że nie ma już odwrotu. Kiedy Damian wrócił do domu, Aleksandra czekała na niego w salonie. Na stoliku leżały wszystkie dowody, które udało jej się zebrać, wydruki e-maili, zdjęcia dokumentów i wiadomości tekstowych. Damian zatrzymał się w progu, patrząc na nią z wyraźnym niepokojem. Co to wszystko? Zapytał, wskazując na dokumenty. To twoje kłamstwa, Damian odpowiedziała Aleksandra spokojnym, ale zimnym głosem. Wszystko, co próbowałeś zrobić za moimi plecami, jest tutaj. Damian zbladł, ale próbował się bronić. Ola, to nie tak, jak myślisz, zaczął, ale Aleksandra mu przerwała. Naprawdę? Podrobienie mojego podpisu, próba przejęcia naszego mieszkania, spiskowanie z twoją matką. To wszystko nie tak. Rzuciła, podnosząc głos. Damian zaczął się jąkać, próbując wymyślić jakieś wytłumaczenie, ale Aleksandra nie zamierzała go słuchać. Już skontaktowałam się z prawnikiem, kontynuowała. Sprawa jest zabezpieczona, a twoje plany nie wypalą. Nie tylko stracisz mieszkanie, Damian, ale również mnie. Damian spojrzał na nią z mieszaniną złości i strachu. Nie możesz mi tego zrobić. Wykrzyknął. To moje mieszkanie tak samo jak twoje. Aleksandra uniosła brew, patrząc na niego z pogardą. Nie, Damian. To moje mieszkanie. I zrobię wszystko, żebyś ty i twoja matka nie mieli do niego żadnych praw. Damian nie odpowiedział. Wiedział, że został złapany na gorącym uczynku i nie miał już żadnych argumentów. Aleksandra, widząc jego bezradność, poczuła ulgę, ale wiedziała, że to jeszcze nie koniec. Musiała dopilnować, by żadne z ich działań nie zaszkodziło jej w przyszłości. Po dramatycznej konfrontacji z Damianem, Aleksandra czuła, że musi działać jeszcze skuteczniej. Wiedziała, że Damian i Krystyna nie poddadzą się łatwo, zwłaszcza, że mieli wiele do stracenia. Następnego dnia Aleksandra spotkała się z Łukaszem, swoim prawnikiem, aby omówić kolejne kroki. Damian jest zdesperowany, powiedziała. Musimy upewnić się, że ani on, ani jego matka nie będą mieli możliwości wykorzystania jakiejkolwiek luki w prawie. Łukasz uśmiechnął się uspokajająco. Już zajmuję się formalnościami. Wniosłem o sądowe zabezpieczenie mieszkania, co oznacza, że żadna zmiana własności nie będzie możliwa bez twojej zgody. Jeśli Damian lub jego matka spróbują działać, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej, wyjaśnił. Aleksandra poczuła ulgę, ale jednocześnie nie zamierzała na tym poprzestać. Postanowiła zabezpieczyć się jeszcze bardziej, kontaktując się z detektywem, którego polecił jej Łukasz. Chciała mieć dowody na to, jak daleko byli gotowi się posunąć Damian i jego matka. Detektyw, pan Marek, okazał się niezwykle skuteczny. Już po kilku dniach dostarczył Aleksandrze zdjęcia i nagrania rozmów, które Krystyna prowadziła z prawnikiem Damiana. Z tych materiałów wynikało, że planowali nie tylko przejąć mieszkanie, ale także sprzedać je za granicę, by uniemożliwić Aleksandrze jakiekolwiek odzyskanie majątku. To wystarczy, żeby ich pogrążyć, powiedział Marek, przekazując jej dowody. Możesz to zgłosić do prokuratury. Aleksandra, choć zdeterminowana, czuła wewnętrzny żal. Damian, mężczyzna, którego kiedyś kochała, okazał się zdrajcą, gotowym zniszczyć jej życie. Ale teraz musiała być silna i dokończyć to, co zaczęła. Tego samego dnia złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prawnik Damiana, widząc zebrane dowody, wycofał się z ich współpracy, pozostawiając Damiana i Krystynę bez wsparcia. Sprawy zaczęły przybierać niekorzystny obrót dla nich obojga. Kilka tygodni później doszło do pierwszej rozprawy sądowej. Damian i Krystyna stawili się w sądzie z wyraźnym niepokojem. Aleksandra, wspierana przez Łukasza, była spokojna, wiedząc, że ma niepodważalne dowody ich oszustwa. Podczas rozprawy Damian próbował tłumaczyć swoje działania jako pomyłkę i nieporozumienie, ale nagrania dostarczone przez detektywa mówiły same za siebie. Sędzia uznał, że próba podrobienia podpisów i nielegalnego przejęcia mieszkania była świadomym działaniem i nakazał zabezpieczenie mieszkania na wyłączną własność Aleksandry. Damian i Krystyna zostali dodatkowo obciążeni grzywną oraz kosztami sądowymi.
Po wyjściu z sali sądowej Damian próbował jeszcze raz porozmawiać z Aleksandrą. Ola, to wszystko zaszło za daleko. Możemy jakoś to naprawić, powiedział z desperacją w głosie. Aleksandra spojrzała na niego z zimnym spokojem. Naprawić? Damian, zniszczyłeś nasze małżeństwo i zaufanie. Nie ma już czego naprawiać, odpowiedziała, odchodząc bez oglądania się za siebie. Krystyna, która do tej pory trzymała się z boku, zaczęła lamentować, oskarżając Aleksandrę o zniszczenie rodziny. Ale Aleksandra nie zamierzała już tracić czasu na ludzi, którzy chcieli jej zaszkodzić. Po zakończeniu sprawy Aleksandra postanowiła zacząć nowe życie. Sprzedała mieszkanie i przeniosła się do innego miasta, gdzie rozpoczęła pracę w nowej firmie. Łukasz, który okazał się nie tylko świetnym prawnikiem, ale też wspaniałym przyjacielem, wspierał ją na każdym kroku. Kilka miesięcy później Aleksandra poczuła, że odzyskała kontrolę nad swoim życiem. Zyskała spokój i świadomość, że potrafi walczyć o swoje. Damian i Krystyna zniknęli z jej życia na dobre, a ona mogła wreszcie skupić się na własnym szczęściu.